Minęła 13. Piotr Kieraga, zapraszam na informacje. Koalicja KO Trzeciej Drogi i Lewicy zamierza uchwałą sejmową uznać Trybunał Konstytucyjny za instytucję, która po 2015 roku przestała istnieć. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska zapytana w radiowej Trójce, jak przyjmuje, że większość sejmowa chce mocą uchwały zmienić ten stan rzeczy, czyli przegłosować uchwały, które unieważniałyby wybór tzw. sędziów dublerów do Trybunału Konstytucyjnego, stwierdziła, że jest to kompletne nieporozumienie. Przyjmuję zresztą nie tylko ja, ale wielu też prawników. Przyjmuję to jako no, zupełne nieporozumienie i to jest jakby ktoś, kto cały czas odwołuje się do praworządności, chce naprawić praworządność, no, a jednocześnie planuje niepraworządność, no to powinien się zastanowić nad tym, czy takie działania nie wpływają na, nie destruują systemu prawnego i społecznego w państwie. I wracając teraz do tego orzeczenia, to nie dotyczy tylko sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale przecież dotyczy to całej rzeszy sędziów sądów powszechnych. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk poinformował o powołaniu zespołu parlamentarnego do spraw reparacji należnych Polsce od Niemiec oraz oszacowania wysokości odszkodowań należnych od Rosji za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Wśród członków zespołu jest prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ten raport po pierwsze był bardzo mocno kolportowany w świecie, jest dostępny oczywiście w internecie i co jest ważne, my w dniu dzisiejszym, jakby poinformowałem o tym też na Twitterze, po raz kolejny zgłosiliśmy utworzenie zespołu parlamentarnego, który będzie właśnie realizował uchwałę Sejmu z 14 września ubiegłego roku dotyczącego właśnie dochodzenia reparacji wojennych, odszkodowań, zadośćuczynienia od Niemiec, ale również będziemy podejmować pracę nad oszacowaniem strat wojennych zdanych Polsce przez Rosję. Więc absolutnie będziemy ten temat kontynuować. Temat dotyczy szeroko rozumianej polityki międzynarodowej naszego kraju, czyli jest również i w gestii rządu, i prezydenta, ale również parlamentu. Ale może psuć relacje, nowe relacje polsko-niemieckie. Pani redaktor, z całym szacunkiem, ale dochodzenie sprawiedliwości międzynarodowej, między krajami, nie jest przyczyną relacji, to jest element tak naprawdę o charakterze fundamentalnym dbania o kwestie praworządności międzynarodowej, przestrzegania prawa międzynarodowego i przestrzegania praw człowieka. I my wszyscy dobrze wiemy, że ten temat jest nieuregulowany. To wynika i z uchwały Sejmu dwukrotnej, bo i w 2004 roku, i w 2022 roku, ale również z uchwały rządu, która była podjęta 18 kwietnia tego roku. Od lipca przyszłego roku w Warszawie ma obowiązywać strefa czystego transportu, po której poruszać się mogą tylko auta spełniające wyznaczone normy emisji spalin. Takie rozwiązania już kilka lat temu zaczęły pojawiać się na zachodzie Europy. Obecnie obowiązują w ponad 300 europejskich miastach. Teraz trwają prace nad ich wprowadzeniem w dużych aglomeracjach w Polsce, między innymi w Krakowie, we Wrocławiu i w Warszawie. Bo jeżeli kogoś nie będzie stać na nowy samochód, jest skazywany tym rozwiązaniem na rezygnację z tego środka transportu. Jednocześnie strefa czystego transportu zaproponowana w tym wymiarze nie zabrania wjazdu samochodom nowym, kupionym w tym roku, w zeszłym roku, które mają silniki V8, V10, które przecież emitują bardzo dużo gazów cieplarnianych. Oznacza to, że w uproszczeniu możemy powiedzieć, jeżeli kogoś stać na samochód za 500 000 zł, swobodnie może swoje dziecko zawieźć do przedszkola, do żłobka czy bliskiej osoby do szpitala na terenie strefy. Za to osoba posiadająca starego diesla, która mieszka na Pradze Północ, musi z niego zrezygnować, bo już chyba nie wyjedzie ze swojej dzielnicy. Tego rodzaju założenia spotkały się z nieprawdopodobną krytyką opinii publicznej, w szczególności w mediach społecznościowych. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom, które zabierały tam głos. Chciałbym podziękować pani marszałek, panu posłowi, wszystkim radnym, którzy są dzisiaj z nami, bo dzięki ich aktywności i uświadamianiu społeczeństwa co do kierunków tego projektu udało się może prawdopodobnie wstrzymać jego procedowanie na jakiś czas. My nie jesteśmy, proszę państwa, przeciwnikami ekologii. Chcemy, żeby Warszawa była zielona. Chcemy, żeby było czyste powietrze.
powietrze. Ale żeby to zrobić, to wprowadzanie takich rozwiązań jak strefa czystego transportu wymaga, aby były one częścią szerokiej strategii transportowej. Czym innym jest wprowadzanie takiej strefy w mieście, gdzie jest 5, 6, 7 linii metra, nowoczesna kolej aglomeracyjna i nowoczesna sieć transportu publicznego, która jest wprzęgnięta w całość, gdzie jest masę parkingów dla rowerów. W Warszawie nie mamy takiej sytuacji. Z wielu różnych powodów, które dzisiaj nie będziemy rozpatrywać. Ale każde rozwiązanie dotyczące tak wielkiego organizmu miejskiego musi być systemowe. Z tym nie mieliśmy do czynienia dzisiaj i dlatego chcemy powiedzieć i zapewnić warszawiaków, że będziemy walczyli o to, że jeżeli jakakolwiek strefa czystego transportu ma być przyjęta w Warszawie, to będzie ona taka, że jest inkluzywna, a nie ekskluzywna, będzie brała pod uwagę interesy wszystkich warszawiaków, a jednocześnie będzie ekologiczna. Podczas szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w San Francisco prezydenci USA i Chin, Joe Biden i Xi Jinping rozmawiali m.in. o kwestii statusu Tajwanu, o wojnie rosyjsko-ukraińskiej, a także eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. W trakcie rozmów Xi Jinping zapewniał Bidena, że kwestia Tajwanu była największym i najbardziej niebezpiecznym problemem w stosunkach obu mocarstw. Xi miał powiedzieć, że Chiny chcą doprowadzić do pokojowej reunifikacji z Tajwanem i nie przygotowują się do użycia siły militarnej. Chińska Republika Ludowa nie uznaje Tajwanu za oddzielne państwo i uważa wyspę za własne terytorium. W stosunkach międzynarodowych przyjmuje zasadę jedny Chin, oznaczającą, że państwo reprezentuje wyłącznie władza w Pekinie. Po spotkaniu Biden poinformował, że USA i Chiny wznowią bezpośrednie kontakty między swoimi wojskami. Zarówno Amerykanie, jak i Chińczycy zgodzili się co do tego, że powinny częściej ze spokojem rozmawiać na najpilniejsze tematy w kwestiach dwustronnych, światowych i regionalnych. Oprócz omówienia relacji Chin-USA na agendzie znalazły się m.in. zagadnienia gospodarcze i handlowe, w szczególności dotyczące rywalizacji na polu nowoczesnych technologii. Delegacje omawiały także szanse i zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji. I to wszystko w tym serwisie. Teraz przenosimy się do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z okazji Dnia Służby Zagranicznej.